Maseczki stały się obowiązkowym wyposażeniem niemal wszystkich Polaków, przy czym zwolnieni z ich noszenia są nieliczni. Wśród nich, między innymi, dzieci do ukończenia czwartego roku życia i osoby z chorobami układu oddechowego. Przed nami już od 20 kwietnia nieco więcej swobody. W sklepach o powierzchni do 100 m2 od poniedziałku będzie można obsługiwać większą liczbę klientów jednocześnie maksymalnie cztery osoby na jedną kasę. W placówkach większych Ilość klientów może wzrosnąć do jednej osoby na 15 m2 powierzchni handlowej. Przywrócono zostanie możliwość przemieszczania się, jednak nadal obowiązuje dwumetrowy dystans. Ochrona w postaci maseczki, a dzieci i młodzież powyżej 13 roku życia będą mogły poruszać się bez dorosłych opiekunów, młodsi wciąż z nimi. Nadal pozostaną zamknięte place zabaw, ale można będzie wybrać się do parku lub lasu. Umożliwiono także wiernym odwiedzanie świątyń i miejscu kultu, jednak tutaj należy pamiętać, że limit ustalono na jedną osobę na 15 m2. Jednocześnie nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób, zakaz imprez masowych nieczynne pozostają żłobki, przedszkola i szkoły, a także instytucje kultury, lokalne gastronomiczne mogą wydawać posiłki wyłącznie na wynos.